teraz teatrzyk biograficzny Bobo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bobo. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic R. Sonic R. Sonic Gems Collection. I co, no i będziemy grać. Nasze... Właściwie to jest pierwszy Let's Play z PS2, jaki jest na tym kanale. Już mojego PS2 kochanego i niestety nie mogłem ustawić 480p ani nic w tym stylu, ponieważ gra się dziwnie rozciągała. Najwidoczniej gra jest bardzo, ale to bardzo wkodowana w 576, więc w takiej rozdzielczości muszę nagrywać, a więc synchronizacja dół, góra, dół, dół, góra, dół, góra, a więc gry i w Sonic Gems Collection możecie znaleźć takie perełki jak Sonic the Fighters, które później zostało wydane w wersji HD na PSN i Xbox Live Arcade. Sonic CD, które zostało podobnie, tylko wydane praktycznie na wszystko. Sonic R, które zostało wydane też na PC-ta i Saturna. Sonic the Hedgehog 2 na Game Gear. Sonic Spinball na Game Gear. Sonic the Hedgehog Triple Trouble. Sonic Drift lub Sonic Drift Racing. Tails Sky Patrol. Tails Adventures. I Vectorman na Mega Drive'a. Jeszcze jest jedna gra, chyba to jest Vectorman 2 po prostu. A więc no zacznijmy chyba Sonic R po prostu. No po prostu. Więc będziemy dzisiaj przechodzić całą grę, możliwe, nie wiem ile to zajmie. Minimalnie pół godzinki, maksymalnie nie wiem, milion godzin. Nie no, żartuję, gra jest strasznie krótka. Sega. Nie ma? Serio? Nie ma Sega? Jest to gra wydana przez Traveler's Tales. Nie Tales, tylko Tales. Możemy tu sterować R. Juhu. Dobra, ale zaczniemy to. Sonic R. Bardzo fajna gra. Muszę to przyznać. Praktycznie to jest jedyny Sonic, jaki wyszedł na Saturna w 3D. Bo Sonic 3D Blast to... Fuj. Ale zacznijmy to... z Resort Island, czyli pierwszym poziomem. W grze są tylko 5 poziomów. I każdy rozpoczyna się literką R. To jest Sonic R. You get that? Set, go! No i soundtrack. Soundtrack tej gry jest epicki. Nie pasuje mi kompletnie, bo jest zbyt wesoły, a ja nie lubię takich soundtracków, ale jest epicki. Can you see the sunshine for me? Nie pamiętam dokładnie tekstu, ale... Can you feel the sunshine? Nie no, nie będę próbował tego śpiewać. Próbowałbym śpiewać, gdybym umiał słowa. A nie umiem, więc nie śpiewam. I'm running out the way. Don't you feel the sunshine? Dobra. Więc musimy zebrać 5 sonikowych. Nie wiem. Monetek. 5 sonikowych monet, żeby stoczyć walkę z jakimś, no tak, no powiem, że z bossem po prostu. I... O kurde, aż zumba. Jeżeli chcecie stoczyć walkę z bossem, właśnie musicie zebrać te 5 monet. I kiedy je zbierzecie, musicie dotrzeć jednym z 3 miejsc. Nie dokładnie jest podane, czy musicie pierwszym czy coś, ale też zdobędziemy przy okazji Szmaragd Chaosu pierwszy,
I tu już musicie dotrzeć na pierwszym miejscu, więc jeżeli zdobywacie wszystko naraz jak ja, musicie dotrzeć dosłownie w pierwszym miejscu. Anakus to jest taki kurdupel, który wam będzie chciał od razu wszystko zaprzepaścić, więc radziłbym wam najlepiej od razu wyrywać na przedzie i lecieć ile sił w nogach. Oczywiście Sonic jest właściwie to najlepszą postacią. Umiejętnościami Sonika są double jump i chyba jako jedyny może spindaszować. Chyba jedyny z tej piątki, jaką mamy, znaczy piątki, czwórki, jaką mamy na początku odblokowaną. Później jest Tails, który umie of course latać. Tu już nie wiem, czy umie spindasza robić. Knuckles, on umie szybować. Amy jeździ sobie swoim autkiem i może przez chwilę unosi się nad wodą. Eggman, który nie jest możliwy do wybrania na początku, strzela rakietami, które są swoją drogą bezużyteczne. I umie... Co umie? I może też szybować nad wodą przez jakiś czas. Co tam jeszcze jest do opowiedzenia? Metal Sonic to jest dokładnie kopia Sonika. Tylko że on jeszcze... Wszystkie robotyczne postacie, to od razu wam mówię, mają taką zdolność jak unoszenie się pod wodą przez pewien czas, więc... Po prostu Metal Sonic unosi się też pod wodą. To jest po prostu Sonic plus unoszenie się nad wodą. Co tam jeszcze jest? Metal Knuckles to dokładnie samo co Knuckles, tylko unoszenie się nad wodą jest. Tails Doll dokładnie samo co Tails, tylko że mamy pierwszy szmaragd chaosu. Też ogólnie myślałem, żeby to nagrać na GameCube. Tak, mam zepsutego pada, ale bądź co bądź tam strzałkami też się da grać. Tylko dla wide screena, ale stwierdziłem, że nie, na PS2 to zrobię, bo chciałem mieć HD. No i mam to teraz swoje HD. No i jeszcze jest Egg Robo, który jest dokładnie taki sam jak Eggman. I jest dokładnie taki sam jak Eggman, nie ma żadnej różnicy między nimi, tylko kosmetyczna. No i jest oczywiście Super Sonic po zebraniu wszystkich 7 szmaragdów, który to jest dokładnie kopia Sonika, tylko że lepszy jest. W każdym aspekcie jest lepszy od Sonika. I w grze też są... efekty pogodowe? To chyba mogę nazwać, efekty pogodowe są. Więc... Jest chyba ich 5? Chyba tak? Ja ustawiłem sobie na... Okej, to nie był mój plan. Na randomową, czyli mogę tutaj trafić na różne pogody, to znaczy nie w tym samym czasie oczywiście, ale mogę trafić na różne. Okej, to nie był mój plan, ale przynajmniej mam jedną monetę. Więc nie ma tego, co by na dobre... Nie ma tego złego, co na dobre nie, by nie wyszło. Dobra, tu mamy kupię. No nie! Będę musiał chyba powtórzyć ten poziom. Tak mi się wydaje. Bo tak bardzo teraz na mnie. A i dawno sobie przypominałem Sonic R. No serio. Polecam bardzo w gierkę sobie zagrać od jakiegoś od czasu do czasu. Ale zdecydowanie z wokalami włączonymi. Bo można wyłączyć wokale z jakiegoś powodu. I nie jest to... Bez wokali, czy ta gra to nie jest to samo. Po prostu nie. Nie wyobrażam sobie tej gry bez wokali. Okej. Teraz musimy... Nie! Tutaj! Nie, ja to restartuję. To jest okropne przejście. I zdejmę też jedną ze słuchawek, bo ona mi się psuje. Znaczy, wypadł mi magnes po prostu z nich. Dla tych, którzy nie wiedzą, głośniki, żeby działały, muszą mieć taki magnesik w środku. Okej. Ale powtarzam znowu, jak widzicie, teraz mamy noc. To jest noc, wieczór. Chcesz się liczyć tak jakby jako pogoda.
Ale te pogody nie są, że jakby nie wiem, przypadkowe, gdyż każda z nich tak jakby. Nie. Każda z nich ma jakieś swoje plusy i minusy. Noc i normalny poziom, czyli w dzień, co jest dokładnie samo, nie ma żadnych minusów, żadnych plusów. Zima, czyli pada śnieg, to same są plusy, ponieważ na tym tylko ludzie robią speedruny. Ponieważ szybciej się poruszacie, woda jest zamrożona i się ślizgacie. To jest jedyny minus, ale to ślizganie oczywiście może być wykorzystane do swoich niecnych celów, jak speedrunowanie tej gry. Co tu jeszcze jest? Deszcz, który jest okropny, ponieważ sam lubię deszcz, ale w prawdziwym życiu, ale akurat tutaj to jest pain in the ass, ponieważ tutaj deszcz sprawia, że wszystkie drogi są śliskie i się cały czas ślizgacie, co nie jest fajne. Dla tych, co nie wiedzą, to powiem. Nie wiem, czy to ludzie wiedzą, czy nie wiedzą. Może wiedzą. A ja robię z siebie tutaj głupkę. Może, a może nie. Dobra. Więc ja pójdę tutaj sobie, odblokuję. Bo tutaj mamy szmaragd chaosu. I od tego poziomu praktycznie cały czas będziemy dostawali dwa szmaragdy chaosu na poziom. Bo tak. Bo nie można było zrobić 7 poziomów, żeby na każdym zdobyć jeden szmaragd chaosu. Tylko musieli dać tak, żebyście zdobyć dwa szmaragdy chaosu na 3 poziomach? Teraz pamiętam. Na 3? Tak. Także jest 5 poziomów. 3, 4. Tak, bo na ostatnim nie zdobywamy. Tam już. Więc mamy wszystko, co jest nam potrzebne. Jedne, co musimy jeszcze zrobić, to wyprzedzić Knucklesa. I jesteśmy w domu. A oczywiście to będzie bardzo łatwe. No. I te boostery, które widzieliście, które użyłem przez przypadek, no bądź co bądź w poprzednim poziomie, one wam pozwalają, no właśnie, przyspieszyć, pominąć sobie pewną część poziomu, jak tam wolicie sobie to nazwać, za koszt pierścieni. Ej, nie zdobyłem jednej monety. Teraz to zauważyłem. Ups. No dobra. Po prostu powtórzę poziom. Poświęcę się. O, siema Amy. Zdublujecie? Tak, zdublowałem ją. Ale fajnie. Kurde, gdzie ja pominąłem tą monetę? No teraz tak patrzę, o kurde, mam jedną monetę tylko do zdobycia. Mamy już 3 szmaragdy chaosu. No i teraz muszę... Chciałem też ogólnie z wersji PC-towej, ale ona jest strasznie zgliczona na nowych komputerach. Retry. Bo muszę zdobyć tą postać, którą jest Tailsdoll. No i dobra. Ale chyba wiem, gdzie ją pominąłem, bo nie poszedłem tą jakby górną częścią. I to jest też ostatnia gierka, w sumie też tak naprawdę jedyna giera, w której mamy klasycznego Sonica w 3D. Przed Sonic Generations, rzecz jasna. I nie, nawet proszę nie dawać komentarzy typu a co z Sonic 3D Blast, bo takie komentarze będę usuwał. Sonic 3D Blast, powtarzam jeszcze raz, ale rymy, jak w kościerzyny, nie był w 3D, tylko w 2D. Mad skills! No dobra. 3 na 5. 3 na 5. 3 na 5. Okej. Więc tu przejdę po tą monetę.
I ta gra jest też znana z tego jej trudnego sterowania. Znaczy trudnego, no właśnie nie trudnego, jak się wie co się robi, to nie jest w ogóle trudne. Ale niestety ta gra po prostu ma coś takiego, że trudno się nią skręca i dlatego polecam wam na padzie od PS2. Na GameCube w sumie nie da się inaczej polecić tego, ale no dobra. Żebyście po prostu trzymali gałkę od sterowania, przyciski L1 i L2 albo R1 i R2 i wtedy zdecydowanie według mnie szybciej skręcacie. Więc można to spróbować. Ja tak jakoś to widzę. Na GameCube było znacznie dla mnie trudniej, bo tam nie ma dwóch przycisków, dwóch tych bumperów, tylko jest jeden. No serio, jeszcze teraz serio zastanawiam, gdzie jest ta moneta ostatnia. Help me. Pretty please. Może tu pójdę, będzie jakaś. Nie ma. What? O kurde, i teraz będzie, że Pixel robi 40-minutowy film i połowa niego to jest przechodzenie tego samego poziomu. Ej, no serio, gdzie ja mam tą ostatnią monetę? Gdzie ją ciągle gubię? Ready, set, go! Czego ja nie mogę użyć spinnerza? Spinnerza, whatever. Whatever. Nie wiem w sumie co tutaj mówisz, bo za bardzo się wczuwam tak jakby w grę. No, niedawno to przechodziłem. Nie może być tak, że ja zapomniałem już, gdzie są te monety. Nie wierzę w to. Proszę ją gdzieś pomijać. No, są trzy. Ups. Nie pykło. Okej, jest 4. Więc w sumie teraz przypatrzę. Tu jest jakaś. No, ta nie ma. Gdzie ona jest? Jeszcze mi się uda wygrać. Może. Bo będę korzystał ze wszystkich skrótów. To może się udać. No patrzcie, już wszystkich tylko na kresie muszę przejść, a to będzie łatwe. No jeszcze... No nie, no... Jeszcze dostałem szybkie buty. Okej, okay, tusza. użyję sobie tego skrótu. Bo mogę. Ale no dobrze, że poszedłem tą drogą. Bo inaczej byłoby słabo. Więc takie tylko małe. Nie wiem, jaki fail. Ale spokojnie. Nadrobimy sobie na radę na tych trzech ostatnich poziomach. Żeby nie było, żeby nie było. Bo tam już akurat pamiętam, jak wszystko zdobywać. Dosłownie w 100% pamiętam, żeby nie było. Dziękuję bardzo. Teraz to jest dol. Czyli bohater wielu creepypast, którego się boi pomidor. Haha. Halo. Co to miało być? No więc jak widzieliście przez chwilę, Tales Doll
szybuje, lewituje nad wodą. W sumie cały czas lewituje, ale dobra. Whatever. Gdyby. No i będziemy używać to wszystkich skrótów, żeby to szybko załatwić, żeby nadrobić trochę tą moją stratę w tym poziomie, jaką było powtórzenie go. W sumie dwa razy. Że nie skojarzyłem moją głupotę kompletną. I technika tej gry, ale to tylko praktycznie chyba wina tego, że wyszła na Saturna. I szczerze powiedziawszy, silnik tej gry nie jest za dobry. Postacie czasem mogą wyjść out of bounds tak same z siebie. Nawet nie trzeba im w ogóle pokazać. Znaczy my to akurat nie, ale na przykład Tazdol może zaklinować się albo wyjść out of bounds i nie może powrócić. Bo są to takie miejsca, gdzie akurat out of bounds nie można powrócić. To jest śmieszne. Jest to mniej więcej tak jak w Sonic Jam. I osobiście sądzę, że to, że silnik Sonic R to jest trochę lekko zmodyfikowany silnik Sonic World z Sonic Jam. Tak jakoś podobnie czuję w tych obu pseudo grach. Bo Sonic World to nie jest gra. Tak jakby... No, prototyp Sonic Adventure 1. No, no co ja się będę oszukiwał, już to dużo razy mówiłem w Let's Playu. Z SA1. A nie tutaj. Będę teraz obijał w bawełnę. I wszędzie oczywiście są billboardy z Sonic R. Jej. Bo gra się sama w sobie musi reklamować, bo to jest przecież takie fajne. Bo w końcu przecież musiałem kupić tą grę, żeby widzieć te reklamy. Więc nie ma w ogóle powodu, żeby reklamować się w własnej grze. Teraz zauważyłem, że model Sonika pokazuje się tym, że jest modelem. W sensie, że takie kreski, jakby to z papieru zostało złożone. Fajna jest ta głowa Sonika kryształowa. No i mam odblokowanego Tazdola. I teraz lecimy na Regal Ruin. Regal Ruin? Nie, Regal Ruin. A nie Regal Ruins. No świetnie, trafiłem na deszcz. Nie jest to dobre. Przyznam. I najpierw potem. Nie wiem, czy teraz nie zrestartować. Tak szczerze się teraz zastanawiam, czy nie zrestartować, ale dobra. Staram się to wygrać. Więc od razu sobie zaoszczędziłem. Halo. Nie mam hajsu, więc tu jeszcze nie przejdę. I shall not pass. Halo. Pff. Tak mi nie. Tu jest inna sonikowa moneta. Nie! Nie, restartuję. Ten poziom plus deszcz to nie jest dobre połączenie. Powiedziałbym nawet, że bardzo złe. Fajnie, to jest chyba zachód słońca albo wschód, trudno powiedzieć. Bardzo trudno bym powiedział. Więc dobra, jadymy. Raczej biegniemy. To jest to w sumie też jedyna gra wyścigowa Sonika, gdzie Sonic jest na nogach. Co brzmi trochę głupio, ale... Ale no cóż. Dlatego swoją drogą nie lubię tych wszystkich wyścigów jak Sonika. Poza tą. To jest jedyna, która ma sens jakikolwiek. Okej, okay, wchodzimy tutaj. Eggman chrzan się. Ale jestem do Eggmana. Bardzo. Na który. Uhuhu. Ja nie używam tego, bo to mi zabiera. A nie lubimy, jak nam zabiera. Co? Więc najpierw pójdźmy tam, po pierwszy szmaragd. I tak wiem, że jeszcze mi brakuje jednej monety.
Okej, mamy już ten jeden szmaragd, teraz musimy się jakoś wrócić. A to nie będzie proste. To po prostu nie ma nic z tej gry za to, że nie da się wyskoczyć z wody. Yeah! O, perfekcyjnie. Teraz kolejny szmaragd jest nasz. Drugi już. Przypominam. I teraz robimy rozpierdziel tutaj. Rakiet jest cały czas pierwszy. Ale to nie jest problem, bo mniej więcej nie jesteśmy zbytnio daleko od niego. Ała. Powinniśmy sobie dać radę. O, tu jest Nickels. Ojej. To tak źle zabrzmiało i nawet nie wiem czemu. Dobra, musimy tu przejść i tu mamy naszą ostatnią monetę. I przy okazji jest to skrót. Ale Knuckles jest tutaj. Ale na szczęście wyprzedziliśmy Knucklesa. Jesteśmy na pierwszym miejscu i teraz... O, wow, przepraszam. Mierzymy się z... Ekrobo. Ekgrobo. Który tańczy sobie. I to będzie bardzo łatwa walka, bo on nie jest jakimś super duper przeciwnikiem. Nie jest zbytnio mądry. Przyznam. Jeżeli nie kojarzycie Ekrobo, to jest ten robot z Sonic 3 & Knuckles. W sumie główny antagonista historii Knucklesa. Sonic 3 & Knuckles. And Knuckles. Co nie będę używał tego skrót. A, o ty! Bóg szpanie jeden! Jaka obelga w ogóle. O ty, Bóg szpanie jeden. Dobra. Nie jesteśmy oczywiście w ogóle w tyle praktycznie. Pozostał nam w ogóle tylko jeden poziom. Jestem strasznie, jak to się mówi, silly. To nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, no to jest właśnie ten problem. I w tych lupach radziłbym wam się nie ruszać w ogóle, ponieważ możecie bardzo łatwo się zaklinować. I od razu mówię, sprawdzone info. Nie, że ja to wam mówię jakieś nie wiadomo co, tylko sprawdzone info jest tym razem. Okej. Okej. Ej, w ogóle teraz zauważyłem, że te sfinksy mają głowę na Knucklesa na sobie. I tu jest doktor Eggman. Dregman. Eggman. Sonic Boom, jak ja cię bardzo nienawidzę, polski dubbing. To jest straszne. Jedne, co im dobrze wyszło, to Styx. To jest moja opinia. Ale przy dobrej grze nie gadajmy o złych grach. To będzie najlepsze. W złych grach, złych serialach, tak w ogóle. Soniku, czemu pokazujesz ty to, że jesteś modelem, tylko... Jej, mamy szmaragdy. 3, 4, 5. Jeszcze tylko 2. I mam 7. Jest fajnie. Bardzo fajnie bym powiedział. Ale to tylko... Ja to tylko wskazuję, że może być bardzo fajnie. I teraz prawdopodobnie najtrudniejszy poziom ze wszystkich. Czyli Reactive Factory. Po prostu uważam, że ten poziom jest bardzo trudny i tyle. Żeby go, wiecie, za pierwszym razem zrobić. Więc nie jestem pewien, czy zrobimy od razu go. Nie jestem tego pewien, ale możliwe, że zrobimy. Okej, teraz, przepraszam, skręcamy tutaj. Tu mamy windę. Nawet nie wspominając o śrubie, monecie. Jako już nie mam odpowiedniej ilości pierścionków. Jak to jest potrzebne?
się straszno kurde. No co, to nie będzie proste na pewno, zapewne. Nie powiem, że nie. Okej. Okej. Ktoś tam za mną ma tą upgrade. W sensie, że tą tarczę elektryczną. Okej, 2 na 5. To nie jest dobre. Ale tam jest kolejna. Znowu te dostałem. A to nie jest dobry przedmiot. Znaczy no niby jest, bo przyspiesza nas, no ale... No wszystko masz swój umysł. Przestańcie mi dawać te buty przyspieszające. To jest wnerwiające strasznie. Jen. Tak, chyba najpierw po prostu przejdę się po wszystkie monety, a później dopiero po szmaragdy. To będzie dużo łatwiejsze i dużo mniej frustrujące. I ostatnia moneta, po części pamiętam gdzie ona jest. Nie, i więc przepraszam, jeżeli będę musiał powtarzać poziom. A to nie będzie dobre, wiem bardzo dobrze o tym. O, nie udało mi się. O, jeny. What? Wait, what? Czy się utknąłem? Na szczęście nie. To są nie bardzo dobre, ja nie lubię uciekać. Powiem. W sumie mogłem mieć po jeden szmaragd. No cóż. Nie tu! Sonic, błagam. Please do it. Chociaż na tym trzecim miejscu. Na pierwszym ukończymy! Heck yeah! No i toczymy walkę z Metal Knucklesem. Więc po prostu następnym razem przejdziemy się po te dwa szmaragdy chaosu. I będzie fajnie. Czy następnym razem nie będzie następnego razu, jeżeli chodzi o odcinek, ale... Po prostu no za chwilę. O, tak mi lub. Takie power-upy to mnie dawaj. Okej. Opa. Ale proszę, jak mam w ogóle powód, by zbierać te pierścienie, to poproszę je, a nie teraz. Nie mam w ogóle żadnego powodu. Bo szczerze, próbowałem tak zrobić, żeby po prostu zbierać pierścienie. Żeby spróbować zebrać szmaragdy podczas walki z postacią, z bossem, ale... Nie ma tu szmaragdy. Więc nie polecam. 2 na 10. Nie polecam. Jak widzicie, Knuckles gdzieś tam, Metal Knuckles gdzieś tam wyleciał. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak. Chyba to gdzieś teraz utknął. Knuckles, gdzie jesteś? Tu jesteś. Łojeny, stary. Utknął w ścianie. Ach, to piękne jaj. Z czasu PS1 i Saturna. Więc ludzie, wygraliśmy. Oficjalnie to przyznam. Bez obijania bawełny. Knuckles tak trochę się zepsuł. Metal Knuckles. No w sumie to maszyna, to wiadomo. Jeszcze dodatkowo Eggman ją zrobił, to... To wiadomo, że do dupy będzie. Ojej, zaraz będzie, że ja hejtuję doktora Eggmana. No można tak powiedzieć. Czy on się właśnie... Czy on się teleportował przez połowę planszy? Czy ja nie zauważyłem, jak po prostu sobie szedł dalej?
Bo jestem oficjalnie skołowany. Dobra, blokowaliśmy Metal Knucklesa i teraz idziemy po oba szmaragdy chaosu, już ostatni. Chciałem to zrobić tak, że bierzemy je. I Dr. Eggman odblokowuje się po przejściu wszystkich planż. Więc jest fajnie. Tak, o. No i dobra. Ready, set, go! Go! No i zbieramy tyle pierścieni, ile się da, bo potrzebujemy na... Bo potrzebujemy praktycznie 100 pierścieni. 100 pierścionków, by odblokować obydwie... jakby to nazwać? Pff, nie wiem. Zbrakło mi dwóch, serio. So silly. Dobra, ale przynajmniej mamy jeszcze dwie możliwości. Znaczy, no praktycznie mogę tutaj iść. Zawsze to jest coś. Więc musimy tak. Wtedy nam się wystrzeli się szmaragd. Zdobyłem go na szczęście, bo bardzo łatwo jest go pominąć. A jest to bardzo niefajne, od razu muszę powiedzieć. Więc musimy teraz te 50 zdobyć. Później nie będzie możliwości. Dlaczego obok mnie pierścienia latają? Halo? Okej. Więc jesteśmy ustawieni. Jesteśmy oficjalnie ustawieni, dziękuję bardzo. Jak to wyleciał? Kurde, ej, no w sumie tak fajnie wygląda to tak z tyłu, jak ktoś wylatuje. I w sumie w tej grze też jest co-op. Więc gdyby się kiedyś zgadało z Michałem, to możemy zrobić co-opa. Okej, mamy ostatni szmaragd. Więc zaraz będziemy mogli się transformować w Super Sonika. I w sumie będzie też... No bonus, no nazwijmy to po imieniu. No bonus będzie, gdzie będę pokazywał wszystkie postacie. Będę po prostu przechodził pierwszy poziom każdą postacią. Zobaczcie, jak to wygląda. Na kres błagam cię, nie wyprzedzę mnie, bo ja tu muszę to zrobić. Dla widzów, rozumiem. Zrobię... Jako jedyny praktycznie gość, w sumie jedyny w Polsce, zrobiłem twoją grę, więc... Wisisz mi coś po prostu. Przysługę mi wisisz. Okej, that was easy. Więc proszę cię, Knuckles. Jako jedyny zrobiłem tą grę. W Polsce. Więc nie bądź kupa i zrozum to. Bo ja muszę to wygrać. Ty możesz sobie, nie wiem, poczaklować na przykład. Mój Boże, idziemy dalej z tymi żartami z Sonic Adventure. No i dobra. Pierwsze miejsce, odblokowaliśmy Super Sonika w tym momencie. Bo zdobyliśmy oba szmaragdy chaosu. Więc mamy 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7! I jest fajnie. Juhu, więc teraz exit. Exit. Wexit. I teraz jako Super Sonic już idziemy do Radiant Emerald. I taka mała rzecz. Radiant Emerald ma swój własny soundtrack, ale kiedy tylko wybierzemy Super Sonica, włącza się to. Nie loading screen, od razu mówię. Włącza się to. No nie! Włącza się to! Czyli Super Sonic Racing, temat główny Sonic R. I też taka mała ciekawostka, jeżeli wybierzemy którąkolwiek postać z tych odblokowanych, poza Eggmanem, wszystkie postacie zamiast Amy, Tailsa, Knucklesa, Eggmana lub Sonica, będą to Metal Sonic, Metal Knuckles, Egg Robo i Tails Doll. Więc w przypadku Super Sonica, no właśnie tak jest.
Więc nie wybierajcie nigdy takiej postaci jak Metal Sonic, jeżeli macie już odblokowanego Supersonika, bo nie wygracie nigdy. To jest taka moja, wiecie, rada. Ten poziom jest po prostu epicki. Nie dość, że efekty są nie no fajne, powiedziałbym nawet. Jeszcze ta muzyka, kiedy jest się Supersonikiem, no Supersonic Racing. Jeszcze dodatkowo ta muzyka została zremasteryzowana w Sonic Generations. Została kompletnie nagrana od nowa. I dodatkowo też powiem, że jak ciekawostka już na temat piosenki już w Generations, że tam zostały użyte słowa jednej ze starych reklam Saturna. Więc fajny easter egg. Everybody's Supersonic Racing. Może kiedyś zrobię jakiś cover. O, to było fajne. Znaczy pewnie nie fajne, bo bym fałszował jak nie wiadomo co, ale powiedzmy, że fajne by to było. Żeby nie covera. Możecie napisać, co o tym sądzicie. Trzeba zrobić cover jakiejś piosenki. O jeny. To będzie straszne, od razu wam mówię, więc tylko na własną odpowiedzialność to jest. I teraz jeszcze ostatnie okrążenie. I teraz przy ostatnim okrążeniu w tym poziomie wszystkie te skróty się otwierają. Nieważne co byście nie zrobili, one się wszystkie otworzą. What? I am Super Sonic and this is Super Sonic Racing, więc sorry Metla Sonic, ale to ja tu jestem lepszy. A w sumie widzieliście tam gdzieś przyspieszasz, bo ja nie. Everybody. Dziękuję bardzo. I ukończyliśmy Sonic R. Oczywiście gra, uwielbiam ją. Uwielbiam ją jako wyścigówkę i jako grę Sonika, wszystko. Bo to jest jedna gra Sonika, jaka ma sens, jeżeli chodzi o wyścigówkę. No i teraz... Dziękuję. Wexit. I... Mam tutaj taką graficzkę fajną, że mamy szmaragdy i... Super Sonic mówi thank you for playing. A więc pozostawiam was z tą super muzyką. No i co no, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa pa. I oczekujcie tego specjalnego odcinka bonusu. Może jutro go dam. Albo dzisiaj też może będzie. No, jak na razie, pa pa.